Dzień dobry, witam serdecznie. Dzisiaj prezentuję geranium, domową roślinę zwaną również anginką, o przepięknym, przyjemnym zapachu cytryny. Niektórzy do gałki muszkatułowej to porównują, ja bardziej do cytrynki. Bardzo taki piękny zapach przy rozcieraniu liści, ale nawet bez roztarcia też pięknie pachnie. Warto mieć ją w sypialni, dlatego że ona jonizuje ujemnie, więc bardzo jest wskazana, ściąga te dodatnie jony, więc wskazana jest podczas snu, podczas po prostu dla zdrowia. Ona ma również właściwości zdrowotne. Bardzo dobrze wpływa na obniżenie ciśnienia krwi, więc dla osób, które borykają się z problemami ciśnieniowymi, warto wziąć sobie 2-3 listki, zaparzyć i wypić przepyszny zresztą napój, bardzo pięknie pachnący i on obniża ciśnienie, troszkę uspokaja, działa przeciwzapalnie, bardzo silnie przeciwzapalnie, szczególnie na gardło, dlatego też nazwa anginka, bo przy schorzeniach gardła, przy stanach zapalnych gardła bardzo dobrze działa. Teraz w tej dobie koronawirusa również parzyliśmy sobie anginkę, czyli geranium i rzeczywiście bardzo fajnie to na gardło pomaga oczyścić gardło z jakichkolwiek tam z bakterii, wirusów, czy po prostu takie wysuszenie gardła, czy źle się człowiek czuje, to ta anginka bardzo fajnie pomagała, pomaga dalej. Także ona fajnie rośnie, wymaga trochę podlewania, ale nie tak jakoś bardzo obficie, aby nie przesuszyć jej. Takie stanowisko wschodnie. Ja mam na wschodzie, takie w półcieniu, trochę słonecznie. Przede wszystkim zachęcam, bo jest bardzo przyjemny zapach w całej sypialni. Jak właśnie ta roślinka jest na parapecie czy gdzieś na półce, to jest naprawdę bardzo ładny zapach w całej sypialni. No a jest świeżym zawsze listkiem do zaparzenia. Można robić takie napary herbatkowe również z goździkiem. Jeszcze dodać goździk, czy można dodać jeszcze troszeczkę innych przypraw, żeby tam zwiększyć działanie. Także tyle na temat geranium. Bardzo zachęcam. Ładnie rośnie, szybko tworzą się odnogi. Tutaj one będą później coraz większe i będzie wyrastało z tego bardzo duży, taki wysoki krzaczek. Dziękuję bardzo. Do widzenia.